We Wrocławiu za czasów PRL stacjonowały 4 jednostki wojska Związku Radzieckiego. Utarło się opinii obiegowej, że wielu gejów szaleje na punkcie munduru. Stare porzekadło głosi: za mundurem panny sznurem. Ale we Wrocławiu nie były to panny, lecz geje, którzy sznurem biegali do 4 jednostek radzieckich. Niektórzy na pewno w ogóle typowo hetero. Niektórzy może i byli geje, ja po prostu nie wiem, ale większość chciało spróbować, czy dla korzyści materialnej po prostu poszli, bo co siedzą w zamknięciu i co będzie sam sobie robił.